Magda Małek, witam Państwa w kolejnym odcinku naszego programu. Mam pytanie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie śmierć bliskiej osoby. Dla nas sytuacja bardzo osobista, bardzo tragiczna. Moją rozmówczynią jest pani Ewa Giza, pedagog terapeuta. Witam pani Ewo. Witam pani Magdo. Pani Ewuniu, śmierć bliskiej osoby bardzo często jest dla nas przeżyciem tak bardzo bolesnym, że tracimy sens życia. I chciałabym dzisiaj porozmawiać, jak możemy odnaleźć się w nowej sytuacji, jak w ogóle wrócić do życia, jak zacząć życie od nowa. Tak jak pani powiedziała, śmierć bliskiej osoby jest dla nas bardzo trudna, zwłaszcza, że nigdy na śmierć jakokolwiek nie jesteśmy w stanie się przygotować. Nawet wtedy, kiedy ktoś z członków naszej rodziny jest ciężko chory i widzimy, że to jego życie już dobiega końca, już widzimy cierpienie tej osoby i czasami nawet sobie myślimy, że tego cierpienia aż za dużo, to i tak wtedy, kiedy już następuje ostateczny koniec, jest to dla nas zaskoczenie i trudno nam sobie z tym poradzić. Zwłaszcza, że w naszych rodzinach, w naszych domach nie mówi się o śmierci. No właśnie, chciałabym powiedzieć, Pani Ewo, z czego to może wynikać? Dlaczego my absolutnie nie chcemy rozmawiać o tej śmierci? Nie jesteśmy tego nauczeni. Wtedy, kiedy nas wychowywano, też o tym nie mówiono. Temat śmierci bardzo często jest tematem tabu w naszych domach. O śmierci nikt z nas nie pamięta na co dzień. Przychodzi tylko okres 1 listopada, kiedy odwiedzamy groby naszych najbliższych, kiedy ich wspominamy. Jest to czas takiej refleksji, zadumania. I to jest jedyny moment tak naprawdę, kiedy o tej śmierci sobie przypominamy w codziennej gonitwie naszego życia. Natomiast sami tego tematu nie wywołujemy i o tym nie rozmawiamy. Często w sytuacji, kiedy nagle nas śmierć bliskiej osoby zaskoczy, nie potrafimy się też zachować. Nie wiemy, w jaki sposób udzielić wsparcia, czy takiego wsparcia duchowego, czy jakiegoś pocieszenia swoim najbliższym, bo nie wiemy, co powiedzieć. Nie wiemy, jak się zachować, nie wiemy, co takie pocieszenie, jak takiego pocieszenia udzielić, co takie pocieszenie tej osobie by dało. No właśnie, chciałabym teraz spróbować porozmawiać o tym, Pani Ewo. Jeżeli widzimy, że ktoś doznał takiej ogromnej straty w postaci, obojętnie, czy to jest żona, mąż, przyjaciółka, dziecko, czy ktoś ze znajomych, jak się zachować? Czy wypada pójść do takiej osoby, powiedzieć, że chcemy pomóc, zapytać w ogóle, jak ta osoba daje sobie radę, co jest w dobrym tonie? Ważne jest też, jakie relacje są między nami a tą osobą. Jeżeli to jest osoba dla nas bliska, to dużo łatwiej nam jest tak naprawdę zrozumieć, co ta osoba przeżywa i też dużo łatwiej nam jest zaproponować swoją pomoc. Najpierw musimy się sobie sami przepracować tą sytuację w naszej głowie. Musimy poschronić swoje emocje, nauczyć się ich wyciszyć i w jakiś sposób, po to, żebyśmy byli gotowi właśnie dać to wsparcie tej osobie, którą spotkało to zdarzenie, bądź sobie samemu, prawda? Wtedy, kiedy to nas dotyka, kiedy to nam umiera ktoś najbliższy, na początku doznajemy szoku i nie bardzo wiemy, nie wiemy, jak sobie to wszystko w głowie poukładać. Zaprzeczamy, że w ogóle nas to spotkało. Zadajemy sobie tysiące pytań, dlaczego, ale z drugiej strony nie myślimy o tym tak bardzo długo, dlatego że stoją przed nami nowe zadania. To musimy zająć się pogrzebem, musimy zająć się organizacją tego pogrzebu, załatwianiem różnych spraw administracyjnych, które w takiej sytuacji, kiedy ktoś umiera, musimy załatwić. No i tutaj stajemy na wysokości zadania i to robimy. A te czynności znowu pozwalają nam odsunąć te najczarniejsze myśli na drugi plan. I zostajemy z nimi wtedy, kiedy już po prostu te wszystkie wydarzenia zostają wykonane i wtedy, kiedy zostajemy sami. Dobrze, to teraz chciałabym zapytać Pani Ewo, czy jest jakiś sposób, którym możemy sobie pomóc właśnie w tym bólu? No każdy ma swoją strategię na to, jak sobie poradzić ze stratą. Nie są to emocje, które byśmy chcieli przeżywać, dlatego mnie często zaprzeczamy im. Ten szok, który i to takie wrażenie, które jest spowodowane nagłością tego wydarzenia, jest w nas na tyle silne, że no nam się wydaje, że świat runął, tak? Że nie potrafimy sobie tak na co dzień z tymi emocjami poradzić.
No ale czas mija, tak? Czas mija, mówi się o tym, że czas goi rany. No w pewien sposób może i tak, chociaż my nie jesteśmy w stanie wymazać ze swojej pamięci osoby, która była nam bliska i która nagle odeszła. Więc my o tej osobie będziemy pamiętać, będziemy o niej myśleć, będziemy ją wspominać, będziemy sobie przypominać te fajne wydarzenia, które w naszym życiu z udziałem tej osoby były. Będziemy się przy takich wspomnieniach ogrzewać. No czasami wtedy, kiedy ta pierwsza faza, faza właśnie tego lęku, tego strachu już minie, będziemy też możemy odczuwać rozdrażnienie, dlaczego tak się stało, możemy odczuwać złość, dlaczego ta osoba nas zostawiła. Zostaliśmy sami z tym wszystkim, z tym całym uczuciem. Wtedy, kiedy już pogrzeb się zakończył, kiedy rodzina już się rozjechała, zostajemy sami ze swoimi emocjami i to jest ten moment, kiedy najbardziej, najsilniej odczuwamy stratę tej osoby. Nie na samym początku, dlatego że no, na samym początku jeszcze mamy dużo rzeczy do zrobienia, no tak, a później zostajemy sami. Najgorsze są te takie momenty, kiedy no nie wiem, idziemy spać, kiedy już przestajemy myśleć o codziennym życiu, kiedy przestajemy pracować, kiedy członkowie rodziny idą do swoich zajęć, a te emocje w nas są silne i mamy za dużo czasu, żeby o tym myśleć. No ale z drugiej strony wykorzystajmy ten czas na to, żeby sobie o tej naszej stracie pomyśleć i tak ją pielęgnować, żeby ona była w nas owszem silna, ale żeby już nie budziła emocji negatywnych. Pani Ewuniu, Polacy bardzo często mają problem ze składaniem kondolencji, prawda? Mhm. Proszę powiedzieć mi i naszym widzom, jak należy się zachować w momencie, kiedy idziemy czy to do domu, w którym ktoś zmarł, czy to nasz znajomy, czy bliska nam osoba, czy do kościoła, czy nawet na cmentarz. Co powiedzieć, jak się zachować, co będzie w dobrym tonie? W dobrym tonie jest zawsze to, co możemy powiedzieć, to, co czujemy w danej chwili, czyli że jest nam po prostu przykro, że współczujemy, że jesteśmy gotowi pomóc takiej osobie. Ludzie generalnie nie lubią mówić o własnych emocjach i to nieważne, czy pozytywne, czy negatywne, ale tak o tych emocjach nie rozmawiamy, nie uzewnętrzniamy się i wtedy, kiedy przychodzi taka sytuacja, gdzie musimy o tych emocjach mówić, gdzie jest to bardzo osobiste i wypływające z nas, jest nam trudno przełamać taką barierę. Poza tym moment, kiedy jesteśmy na pogrzebie, to jest taki moment bardzo podniosły, pełen etosu, pełen takiej pobożności, więc to też ludzi w pewien sposób tremuje. Nam się wydaje, że no, do udziału w tym tragicznym dniu, czy w takim smutnym dniu dla rodziny, pierwszeństwo ma rodzina, ta najbliższa, a my jako znajomi to powinniśmy stać z boku. No niekoniecznie tak jest. Mówię, to też zależy, jakie relacje były między nami, a osobą, która pozostaje w żałobie. Zawsze w dobrym tonie jest powiedzenie, że współczujemy, że jest nam przykro, żeby ta osoba wiedziała, że może na nas liczyć, że jesteśmy gotowi nieść pomoc. No i że jesteśmy, że wspieramy, że będziemy wtedy, kiedy ona nas będzie potrzebowała. Pani Ewa, czy powinniśmy być bezpośredni wobec dzieci i powiedzieć, słuchaj, nie wiem, nie żyje twój ojciec, twoja ciocia, twoja siostra, czy raczej jakoś powinniśmy się specjalnie przygotować do rozmowy z dzieckiem? Dobrze by było, żebyśmy się przygotowali do rozmowy z dzieckiem, chociażby dlatego, że tak jak już mówiłyśmy na początku, tych emocji negatywnych w nas jest tak dużo, że sami musimy sobie z tym w jakiś sposób poradzić. Poczekajmy, aż to dziecko wróci do domu. Siądźmy naprzeciwko tego dziecka i postarajmy się w sposób jak najbardziej prosty, ale jednak taki rzeczywisty powiedzieć temu dziecku, co się wydarzyło. Nie uciekajmy się do takich sformułowań, że Bóg kochał babcię i ją zabrał do siebie, bo dziecko nie zawsze to będzie rozumiało, a do tej pory przecież mówiliśmy dziecku, że ten Bóg to coś dobrego, więc dlaczego ten dobry Bóg zabrał mi moją ukochaną babcię? A często właśnie tak rodzice, czy w ogóle ludzie dorośli tłumaczą dzieciom, że teraz ktoś jest u aniołków, no co dla dzieci jest całkowitą abstrakcją, bo nie jest w stanie dziecko sobie wyobrazić, co to takiego aniołki, gdzie jest to niebo. No niby tam staramy się i wytłumaczyć to dziecku wcześniej, ale jak przychodzi co do czego, to jednak jest to trudne do zrozumienia. Rozmawiając z dzieckiem też wytłumaczmy mu, że jest to proces nieodwracalny, że to tatuś nie wyjechał daleko i nie wiadomo kiedy wróci, bo wtedy dziecko też ma poczucie takie, że no kiedyś ten ojciec wróci, za jakiś czas będzie takie pytanie zadawało. Poza tym w dobie obecnej, kiedy dziecko ogląda kreskówki,
gra w gry komputerowe, gdzie postacie mają po kilka żyć, dla nich też, dla dzieci też się wydaje, że tych żyć człowiek również ma ileś tam. Więc wytłumaczmy, że jest to proces nieodwracalny, że no, tata umarł, babcia umarła i już do nas nie wróci, już nas nie przytuli, za to ja ciebie bardzo kocham. Mówmy też o tym, że ta bliska osoba, która odeszła, która umarła, też była dla tego dziecka bardzo ważna, że babcia cię zawsze kochała, że byłaś jej ukochanym wnusiem, no ale babcia była stara, albo schorowana, albo jeszcze inny powód śmierci, powiedzmy, żeby dziecko wiedziało, dlaczego tak się wydarzyło. Właśnie dzieci utożsamiają sobie śmierć głównie ze starymi osobami. I wtedy, kiedy ta śmierć następuje w chwili jakiegoś wypadku, albo dotyczy osoby młodej, też im to trudno zrozumieć. Więc no tutaj duża rola nas, rodziców, żeby w sposób delikatny i wrażliwy o tym z dzieckiem porozmawiać. No ale jeżeli, mówię, dziecko znamy na tyle dobrze, to wiemy, w jaki sposób takie smutne informacje temu dziecku przekazać. Nie skąpmy przytuleń, pocieszania, nie udawajmy przed dzieckiem, że nas to nie dotyczy, że nic się nie wydarzyło. Jeżeli my płaczemy, to przecież to dziecko jest w stanie zauważyć i jeżeli będziemy ukrywać przed nim swoje emocje, to dziecko będzie wiedziało i czuło, że jesteśmy wobec niego nieszczerzy i wtedy zamiast pomóc temu dziecku, wręcz przeciwnie, to dziecko będzie się czuło coraz bardziej zagubione i może też stracić do nas zaufanie, jeżeli nie będziemy wobec niego szczerzy. Na tyle, żeby zmierzyć się z tym trudnym tematem. Taką informację trzeba też przekazać czy rodzinie, czy znajomym, osobom, które mieszkają ileś tam kilometrów, prawda, od naszego miejsca zamieszkania. Pani Ewo, jeżeli to była naprawdę wybitnie bliska osoba, czy powinniśmy tą osobę z daleka zaprosić do siebie i wtedy powiedzieć, czy przekazać przez telefon na przykład, co się stało? Złe informacje szybko się rozchodzą, więc przynajmniej u nas w Polsce jest tak, że jeżeli poinformujemy najbliższą rodzinę o tym, że nasz członek rodziny zmarł, że tego i tego dnia jest pogrzeb, to ta informacja bardzo szybko się rozchodzi, tak zwaną pocztą pantoflową, więc my, najbliższa rodzina, już nie poświęcajmy temu aż tak bardzo wiele czasu, bo mamy dużo innych rzeczy do zrobienia, chociażby, mówię, przygotowanie pogrzebu, uroczystości typowej dla rodziny, czy właśnie do różnych spraw w urzędach, bo zrobią to za nas inni członkowie rodziny, tej dalszej rodziny. Oni między sobą się powiadomią i na pewno ta informacja dotrze do wszystkich, którzy w tym dniu, w dniu pogrzebu powinni się znaleźć. No zdarzy się, że ktoś nie dojedzie, tak? Albo że ktoś się dowie po jakimś tam czasie, więc wtedy też, jeżeli jesteśmy uczestnikiem takiej sytuacji, że nie wiedziałam, że ktoś zmarł, mi bliski, bo nie było mnie, nikt mnie nie zawiadomił. Zawsze można zadzwonić, czy najlepiej zadzwonić albo umówić się na spotkanie z rodziną i wtedy przekazać kondolencje, powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, ale też wytłumaczyć, że nie było mnie, ponieważ byłam w delegacji, ponieważ byłam za granicą, ponieważ nie wiem, no mieszkam daleko, nikt mnie nie zawiadomił, ale jest mi niezmiernie przykro, że taka sytuacja was spotkała i akurat można razem z rodziną powspominać tę osobę. No, takie ciepłe słowa są mile widziane zawsze. Pani Ewo, no zdarza się, że są ludzie, którzy wiedzą, że umierają, są ciężko chorzy i czują te ostatnie momenty życia, ale nie muszą być one znowu widoczne dla całej reszty społeczeństwa. Czy powinniśmy informować najbliższych, że wkrótce może nas zabraknąć, czy zostawić to lepiej dla siebie? To wszystko zależy od tego, jakie są relacje w tej rodzinie. Dobrze jest, jeżeli rodzina ma możliwość, sposobność pożegnać się z członkiem rodziny, który odchodzi. Myślę tutaj o takich sytuacjach, gdzie ktoś jest terminalnie chory, czy właśnie w starszym wieku i widać, że to życie już się kończy. Wtedy, kiedy mamy możliwość pożegnania się z tą osobą, porozmawiania, mamy też więcej takiej chęci na to, żeby więcej mówić o emocjach.
mamy możliwość powiedzenia tej osoby, jak ważna była w naszym życiu, jak wiele dla nas znaczyła, a to jest nam potrzebne. Osoba, która umiera, no nie wiemy, co się z nią dzieje, natomiast to my zostajemy dalej, dalej żyjemy i żyjemy ze świadomością, kim ta osoba dla nas była. Jeżeli mamy jeżeli mieliśmy możliwość powiedzenia jej o tym, wypowiedzenia się, nie wiem, pożegnania, to jest nam dużo łatwiej, dużo lżej. Natomiast jeżeli zdarzy się, że na przykład ostatnie wspomnienie, jakie mamy, jest to konflikt, to wtedy ta sytuacja będzie w nas długo siedziała, będziemy rozpatrywać różne scenariusze, że mogliśmy coś zrobić, żeby w jakiś sposób tej osobie wytłumaczyć. Staramy się sami siebie przed sobą wytłumaczyć, dlaczego tak było. Więc no, starajmy się o takie proste rozwiązania, starajmy się o to, żeby właśnie, jeżeli wiemy, że nasz członek rodziny odchodzi, zróbmy wszystko, żebyśmy mieli dla niego czas, żebyśmy mogli z nim porozmawiać, żebyśmy mogli z nim poprzebywać. Ewentualnie szanujmy ciszę, która panuje w pokoju, gdzie jest osoba, która umiera, bo te emocje nam będą towarzyszyć i one z nami zostają.